Dzień dobry, cześć. Powiem szczerze, wpadłem z pracy i nawet nie patrzyłem, czym się będę golił. Pierwszą z wierzchu brzytewkę. Najgorzej jest. Już się bałem, że jak nie znajdę napisów, a w tych okularach mówię, mam mocniejsze do czytania. Na blanku nie widzę, też coś jest, ale powiem wam szczerze, jak mi się uda to zobaczyć w innych okularach, tudzież pod szkiełkiem powiększającym, to oczywiście w nazwie to napiszę brzytwa niemiecka Ern. Taka brzytewka. Jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to to, że ma rozmiar 5 ósmych, bo przyłożyłem ją sobie do miarki, a tak to nawet nie zwróciłem uwagi, co to jest za model. Oczywiście brzytwa od Eugeniusza, z brzytwą wiecie, że nic nie robiłem. Mydło szybko wziąłem, przełożyłem do miseczki Holy Cow Padre Leone, coś takiego. Pędzelek namoczyłem dzisiaj, no i łyżeczka oczywiście odmaka z tego mydełka West Coast Shaving Silver Tip. Zwilżę twarz, jedziemy z koksem, środa, połowa tygodnia, fajnie, nawet jakoś to leci. Mówię, szybka akcja, mam nadzieję, że to pójdzie, że wy wiecie co, że nie trzeba będzie nic po prostu tutaj kombinować, żeby golenie wyszło. Mydełko już wyrabiamy i jeszcze raz potem delikatnie zwilżę twarz, chlasnę brzytwę na pasie, czyli ją przewecuję i lecimy z koksem. Z tego co mi się wydaje, to jest chyba 15 będzie już golenie tymi brzytwami od Eugeniusza, czyli można powiedzieć pół metek, patrząc na to, jeżeli byłoby 30 brzytw. Nie będzie ich 30, tym bardziej mówię, że tam trzema bodajże na 100% się już goliłem kiedyś. I dlatego mówię, czyli, ale jakby patrzeć na to, no to już pół metek żeśmy minęli. I teraz jak sobie tak myślę, kurde, pół metek, to mogłem wziąć jakąś inną brzytwę. Jest tam taka jedna brzytwa, która odróżnia się od tych wszystkich. Odróżnia się tym, że to jest 7 ósmych, jak nawet nie odrobinkę większa. Czyli w porównaniu do tych wszystkich maluchów, no jest naprawdę wielkolud. Więc mogła być uwieńczenie tego pół metka, ale to będzie kiedy indziej. Może na koniec, a może po prostu wpadnie w moje ręce. Ona jest do tyłu przełożona z tego powodu, że w niej tam są nieoryginalne na pewno oprawki, okładziny, a ja biorę wszystkie po kolei te, które są z oryginalnymi okładzinami, no i dlatego tamtą położyłem na sam koniec, ale nic straconego, może i dobry pomysł, nie chcę mi się już schodzić na dół po nią, więc ona będzie przy okazji. To tak dla tych, którzy będą czekali na nieco większą brzytewkę. Dobra, płuczę twarz jeszcze raz. Nakładam mydło na twarz, a potem wecujemy brzytwę i lecimy z kocem. No, pogoda u nas dosyć fajna, powiem szczerze, choć kurde, plakon teraz wracam z pracy. Takie lekkie kropienie. A przestać nie było fajnie, ale powiem wam, kurde, tu niby słonecznie, bo tak było faktycznie słonecznie, ale wiatr cały czas zimny i mimo to, że jak się jedzie na tym rowerze rano już dzisiaj miałem tu coś chyba około 9 stopni, to i tak wiatr jest chłodny, no i w ciągu dnia nawet ten chód tego wiatru się da odczuć i to się go da naprawdę odczuć, jestem chłód. Ja też jestem chyba z marzluchem, no ale nie, chłodzik jest, więc. Robię też tak, że praktycznie staram się po dwa golenia, zauważyłem, brać jakiś pędzel, żeby się
żeby się przegolić każdym tak po dwa razy, żeby też te pędzle były w rotacji, żeby były używane, więc dlatego też tak zmieniam, bo są to, żeby coś pracowały. Dobra, mydełka na twarzy pod dostatkiem. Delikatna kosmetyka tutaj taka wizualna, żebym nie był paprany wszędzie tym mydłem. Zabrzytewkę się biorę. Przetrę rękę. Wecuję i lecimy z koksem. Dobra, proszę Państwa, jest wszystko, co ma być, jest, czyli gąbka po prostu. No, brzytwa fajnie zbiera. Bardzo fajnie. Cieszę się. Kolejna brzytwa, która zbiera i która mnie ogoli. Więc nie będzie niespodzianek ani zaskoczeń. No się tego mydełka wyrobiło. I druga. Już połowa szyi, mniejsza. Fajnie. Brzytwa oczywiście. Wy wiecie, vintage. Oczywiście przez Eugeniusza doprowadzona do ładu. I oczywiście goli jak w ten czas. Sąsiedzi jakieś remonty na zewnątrz domu robią, więc jakby bardzo jakieś buczenie było słychać, to sorka. Ale nie mam na to wpływu. Mam nadzieję, że nam to nie przykryje tutaj foni i będzie w miarę to wszystko czytelne. Dobra, no skończone, kurczę, pierwsze przejście. Jak po pierwszym przejściu, całkiem sympatycznie. Lecimy z nakładaniem. Znowu. I lecimy z drugim przejściem. Wczoraj miałem golenie głowy. To tak przy okazji użyłem też, bo ja do głowy sobie jeden z pędzli ShaveMaka taki przeznaczyłem, 26, taką twardszą troszkę. Do głowy zawsze używam tylko
jednego pędzla. I no, ktoś mi. Dobrze. No jest fajnie. Odkładam. I lecimy z drugim. Z drugim przejściem. Lecimy z drugim. Tak jak mówię, czas ucieka. Już tyle tych brzytewek, no mówię. Ta dzisiaj 15, więc już jakby na to spojrzeć po prostu i odnośnikiem miałby być tutaj czas, no to co dwa dni goląd cię, to jest 30 dni już, czyli miesiąc czasu już przeleciał. W międzyczasie raz padły te trzy brzytewki, którym jak gdyby nie równocześnie, ale do jednego golenia wykorzystałem te, co tam oszczyłem komuś i no to już nawet ponad 30 dni, bo to też chyba było golenie bodajże po dwóch dniach. No powiem wam, świetnie. Więc kurde, czas zasuwa jak piernik. Już chyba trzeba powoli myśleć, że jak się ten czas skończy z tym moim goleniem, te wszystkie brzytwy przegolę. To znowu sporadycznie się będę pokazywał, no bo skąd wezmę nowe sprzęty do golenia, żeby wam coś nowego pokazywać, więc już powoli mi wychodzi się żegnać i zapraszać do siebie, ale oczywiście dużo rzadziej, bo nie będzie co pokazywać, kurde. Więc, kurde. No nie, jeszcze te maszynki mają wpaść, no to też będzie kilka goleń. No to, no tu jak mówię, no, z maszynkami to wyjdzie pewnie gdzieś jeszcze z 20 goleń, jak nic. No, czyli... Jeszcze miesiąc czasu, jeszcze ten miesiąc czasu to was tak podręczę, będę się tak starał pokazywać regularnie. Świetnie. Dobrze, drugie przejście mamy z czaszki. Puczę twarz. Jedna rzecz jest fajna, jak sobie tak myślę, że jak już te golenia się będą kończyły tymi brzytwami, to będzie akurat ten czas, kiedy będzie wyjazd na to nasze takie spotkanie takich pasjonatów goleniowych, które odbędzie się już trzeci raz pod rząd w tym samym miejscu, więc to jest fajna sprawa, bo no nie ukrywam, ja się doczekać nie mogę, bo tak jak wiecie, w tamtym roku wyskoczyła mi sytuacja, że nie mogłem się pojawić, więc dla mnie to jest fajna odskocznia, spotkać się ze znajomymi, bo większość ludzi tam znam, bo praktycznie przyjeżdża stały skład, paru nowych kolegów pewnie poznam i pewnie też jakieś, bo część z nich ma podjechać ze swoimi żonami, więc fajna sprawa, więc poznam pewnie nowe osoby jakieś i mówię, i to jest fajne w tym wszystkim, że wiem, jak już będę sięgał po ostatnią tam brzytwę, to już będzie ten czas, że się też ten nasz zlot szykuje.
No i fajnie. Jest. Jest. Szyja byłaby tak, jak lubię. Jeszcze tu gdzieś czułem. Fajnie. No i fajnie. Jest dobrze. Już musi być to na muto. No po prostu ja jak sobie coś upierdzielę. Jeszcze gdzieś wyczuję i muszę, o widzicie, tu sobie na dole podrażniłem. I muszę to, kurde, zrobić tak jak lubię. No, tu poszło gładziej, z tamtej strony coś mi, ale jeszcze tu. No kurde, jest. Jest dobrze, jeszcze jedna. Teraz jest super. Teraz jest super. Wszędzie tak, jak lubię. Płuczemy brzytwę. Potem brzytwa leci do Aldewiru. Już wiecie, jak to wygląda. Ostatnim razem żeśmy wrzucali do tego Aldewiru. A teraz zimna woda na twarz. Niech tylko ciepła spłynie, bo... No i dobrze. No i super. Dogoliłem się super. Tutaj miałem jakieś ze dwa podrażnienia. Troszkę na szyi mi wyskoczyło tych ciadów, a to jest to miejsce, które często powtarzam. Ale poza tym rewelacja.
Antesol, Myrsol, Antesol. Nagrywa się w ogóle? Kurde, flakon, zapomniałem sprawdzić. O cholera, troszkę chyba przesadziłem. Oje, przesadziłem troszkę z ilością. Będę za to cały pachniał. Fajnie. I sięgam po co? Aha, no po balsam. Balsam dzisiaj wziąłem do po prostu Myrsola, czy tak samo Myrsol. Myrsol Emulsion. Na początku ten Myrsol się tak ciężej z tego wydostawał. Wydaje mi się, jakby on trochę taki się rzadszy zrobił. Nie wiem, czy ktoś, kto posiada ten balsam, też coś takiego zauważył, czy u mnie po prostu on tak, trochę go za dużo dałem, czy tylko u mnie tak, kurde, flakon się stało? Bo nie wydaje mi się. Na początku tą butelką machałem, a teraz po prostu jest taka sytuacja, że przechylam. Fakt, że go troszkę było, ale nie, wydaje mi się, że się rzadszy zrobił. Jeżeli ktoś takiego skubańcucha ma i mógłby potwierdzić, nie wiem, kiedy ja go kupiłem. Myślę, że koło roku temu, choć nie jestem pewny, czy nawet cały rok, ale no i cały czas stoi zakręcony w łazience w szafce. Dobra, jestem po goleniu, proszę Państwa. Bardzo fajne to golenie, jak każde teraz, już po prostu powiem Wam szczerze, jak się dojdzie do jakiejś wprawy. I jak zwykle powtórzę się, i urządzenie, którym się golimy, jest ostre, przygotowane do golenia, czy ostra i dobra żyletka, która nam z nami gra, czy dobrze naszczona brzytwa. Tak, golenie jest przyjemne. Naprawdę. Mnie się to ostatnio udaje coraz częściej. Jestem zadowolony. Brzytewka Ern, niemiecka. Na pewno coś tutaj na blanku jeszcze jest, jak tak pod światło patrzę, ale w tych okularach to po prostu jestem leki Stevie Wonder i nie jestem w stanie przeczytać. W każdym razie jeszcze tutaj na szyjce jest taki orzełek, pisze Made in Germany i pisze 671 bodajże. I mówię, i coś bezpośrednio tutaj na blanku jest, ale ja w tych okularach nie mogę tego dostrzec. Tyle, proszę Państwa. Eugeniusz, bardzo piękne dzięki, bo oczywiście Eugeniusz Piotrowski, Piotr Częstochowa, genium mi ją pożyczył. Bardzo piękne dzięki za kolejną fajową brzytwę. Ja po prostu troszkę teraz się zastanawiam, troszkę żałuję, że ja tak kilkukrotnie podkreślałem cyfrę i tych brzytw mam, bo sobie myślę, jak ty ich masz tak dużo, to jakby się zapamiętały ze dwie, no może cztery u mnie, to byś pewnie tego nie zauważył. No ale teraz w siebie nie będę już robił głupka, bo za dużo to, za często mówiłem o tej liczbie, więc mówię, no z racji to, żebyś tak miły i grzeczny i tego, to ja bym ci jeszcze zakosił. No tak, tak to w życiu bywa. Dobra, zapraszam Was oczywiście na forum brzytwa.org. Do Eugeniusza, jak macie ochotę coś z nim pogadać, popytać, to piszcie na maila pod spodem, pod moim filmikiem jest namiar na specjalistę, bo tak go można nazwać. Oczywiście zapraszam do siebie, na swój kanał, widzicie, jak się staram. Za każdym razem się uśmiecham i w ogóle. Nie, to akurat to mówię dla wszystkich chętnych, którzy chcą, jak najbardziej wbijajcie, a jak nie chcecie, to szkoda nawet się męczyć, bo mówię, to jest specyficzna dziedzina i faktycznie to jest to mało kto się patrzy na takie rzeczy. Miłego wieczoru, do następnego. Następny będzie piątek, dzień bezmięsny. Więc będziemy się golili podobnie jak teraz brzytwą. Trzymajcie się, strzała, hej, cześć!